oczywiście Polska na Dzień Dobry Weekend, wydanie sobotnie. Witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie i już teraz zapraszam na premierę filmu Święty z udziałem twórców. Byliśmy tam z naszą kamerą, zobaczmy, a potem wracamy do naszego studia z kolejnymi rozmowami. Sebastian Butny, który napisał scenariusz i film wyreżyserował, jest z Gniezna. Pracował nad tym filmem już jakieś 9 lat, więc myślę, że to była historia, która po prostu gdzieś tam uwierała. A też jako artystka, która też pisze scenariusze, wierzę, że jeżeli coś cię mocno uwiera, to musisz, to jest jakiś powód może z kosmosu bądź z góry nadany, żeby go skończyć. Więc myślę, że dla Sebastiana to było bardzo ważne. A jak się okazuje, słyszę od fanów i od ludzi, którzy gdzieś tam zaczepiają nas i pytają o ten film, że jest to też być może bardzo ważna historia dla wielu Polaków. Taka, do której do dziś troszeczkę nie rozumieją i może się teraz ona im gdzieś tam rozwiąże, więc myślę, że ten film znajdzie swojego widza. Kradzież, ale przede wszystkim śledztwo jest dla nas inspiracją, jakby mówimy o tym śledztwie z 1986 roku, do stworzenia sytuacji fabularnej, fikcyjnej, do stworzenia filmu fabularnego, który po prostu jest, mam taką nadzieję, trzymający w napięciu, interesujący, prawdziwy i jakby dający taką szansę, żeby się spotkać z ludźmi, bo na tym mi najbardziej zależy. Spotkanie z ludźmi jest jakby esencją i jakby zawsze jest dla mnie tajemnicą. Jakby to są te tajemnice takie codzienne, w których jakby zastanawiamy się nad tym, kim kto jest właściwie, czy jest dobry, czy jest zły, jakie są jego intencje, dlaczego się zachowuje w taki, a nie inny sposób. Jakby gdzieś w tym rejonie na pewno operujemy przede wszystkim, jakby w tym opowiadaniu, ale też oprócz tej tajemnicy przez małe te, mam nadzieję, że jest spotkanie z tajemnicą przez duże te, czyli taką tajemnicą, która tajemnicą zawsze zostanie. I w moim poczuciu, że istnieje doświadczenie, takie ludzkie doświadczenie, i to jest, mi się wydaje, gdzieś tam w naszych kościach, w duszy, jakkolwiek by to nie nazwać, doświadczenie tego, co nas przerasta. I myślę, że skala tych zdarzeń z 1986 roku jest adekwatna do tego, żeby opowiedzieć o czymś, co nas przerasta, co jakby wychodzi poza jednostkowe doświadczenie, być może poza doświadczenie jakby bycia po jednej albo po drugiej stronie z jakiegoś konfliktu polityczno-społecznego. Doświadczenie, które w ogóle po prostu wykracza poza nas. To, co w gruncie rzeczy mnie skłoniło do realizacji filmu, to właśnie odkrycie tych bardzo ciekawych, zaskakujących, jakby trudnych do wytłumaczenia zbiegów okoliczności, które są na tyle wyraziste i intensywne, jakby konkretne, że oczywiście w zależności od tego, jaki się ma do tego stosunek, można powiedzieć zbieg okoliczności, albo można powiedzieć zdarzyło się coś większego. Teraz oczywiście, co to znaczy to coś większego. Natomiast w tej historii z 1986 roku te dziwnie, tajemnicze, niespodziewane zbiegi okoliczności miały miejsce, tylko że one jakby nie były wówczas podjęte. To jest to, co my podejmujemy w filmie i właściwie za tym podążamy przede wszystkim, a nie za rzeczywistością tamtego czasu, nie za tamtymi bohaterami. I nie mogę powiedzieć, co to są za zbiegi okoliczności. Mogę powiedzieć tylko, że historia, ja nazywam to metafizycznym powtórzeniem, albo tym, że z jakiegoś powodu znalazło się połączenie między zdarzeniami z 86 roku, a zdarzeniami sprzed 1000 lat. I teraz pytanie, czy jest jakaś zależność, czy to jest tylko tak, że my potrzebujemy jakby sensu i wówczas łączymy pewne fakty w jakieś sensy, ale zostawiam to widzowi. Ja mam nadzieję, że każdy widzi, że myśmy opowiedzieli tę historię też w taki sposób, że każdy będzie miał możliwość odpowiedzenia sobie na te pytania sam w swoim sercu, w swojej duszy. Ta postać też się bardzo zmieniała. Ona też się bardzo, bardzo mocno zmieniła w ostatecznej wersji filmu i po montażu, więc jest teraz. Myślę, najważniejszą rolą jej jest wsparcie gdzieś tam swojego męża, ale też trochę zawadiackie, łobuziarskie, może zachęcanie go do gdzieś tam innego życia niż tylko oddanie się totalne pracy. Dużo się przechadza w domu w bieliźnie,
więc też. Natomiast no, oczywiście jest też pewien sekret, który gdzieś tam w pewnym momencie odkrywamy. Gdzieś tam drugie dno tej Joli, które gdzieś tam ją też nęczy i męczy. No życie, no. Jest żoną, ma męża i walczy z przeciwnościami losu. Wszędzie są przyzwoici ludzie, tak? Tylko dlaczego ci przyzwoici muszą być gdzieś tam na dole? A na górze są najczęściej kanalie zwyczajne. I trochę myślę też, że tak było w PRL-u, jak i dzisiaj, że gdzieś ci, co czarną robotę odwalali, to najczęściej to byli bardzo przyzwoici ludzie, a potem to, co z nimi robiono i jak posługiwano się nimi, jak ich wykorzystywano, to często nie mieli na to wpływu. No, mój bohater jest milicjantem, tak? Jest członkiem reżimu komunistycznego, jest przedstawicielem aparatu przemocy, aparatu państwa, aparatu władzy, ale jest milicjantem kryminalnym, tak? Więc jego zadaniem teoretycznie jest chronić społeczeństwo. Wiadomo, że mundury te same, nawet taka pada kwestia w naszym filmie, przecież myśmy nie zabili księdza Popełuszki, a inny milicjant mówi, ale mundury mamy te same, przecież dla nich to jest to samo. No i trochę tak jest właśnie też dzisiaj, no, że często ktoś robi gdzieś dobrą robotę, a mundur ma ten sam i podlega tej samej ocenie jak cała instytucja, którą też reprezentuje. Pamiętam czasy komunizmu, pamiętam, że nie mogłem publikować swojej muzyki. Pamiętam również, że dostawałem telefon, że ktoś prowadzi śledztwo. Pamiętam ucisk w żołądku i strach przed służbami. Jedną z rzeczy, która do mnie przyszła wraz z wiekiem, było rozumienie komunizmu, pamięć o tym czasie. A druga rzecz, której nauczyłem się wraz z wiekiem, podczas robienia muzyki do tego filmu, to kwestia polifoniczności. Polifonia w muzyce jest wtedy, kiedy naraz mamy dwie frazy, albo właściwie dwie ścieżki muzyczne, równolegle. A w tym przypadku mamy naraz dwa różne uczucia, czyli dwie różne ścieżki uczuciowe. Jest to rodzaj emocjonalnej polifonii, która mnie fascynuje. Of emotional polyphony, which was very, very surprising for me. Kiedy łączyłem te ścieżki melodyczne, które tworzyłem do tego filmu, powstało bardzo wyraźne uczucie. Pragnienie cudu albo tego, że cud się właśnie dzieje, a jednocześnie niepewności i niepokoju. Niepokoju, ale również akcji, ruchu. Mieszałem te linie melodyczne i powstawało coś zmieszanego trochę na granicach schizofrenii. Teraz, kiedy minęło trochę czasu i patrzę na te wszystkie kompozycje z większym dystansem, na tę muzykę do filmu, to zdaję sobie sprawę, że właściwie to samo dzieje się w muzyce klasycznej. Kiedy mamy najróżniejszego rodzaju emocje, mamy podniosłe fragmenty, potem mamy chóry, jest to jakiegoś rodzaju zmieszanie różnych emocji. Bo ponownie odkryłem coś, co znaliśmy już w muzyce klasycznej, ale jakby przeniosłem to i odkryłem ponownie, używając nowoczesnych narzędzi do robienia muzyki. I wydaje mi się to bardzo ciekawe. Skomponowałem znacznie więcej muzyki do tego filmu, niż w nim się znalazło. Myślimy o tym, żeby wydać album, który będzie nie tyle soundtrackiem, co muzyka inspirowana filmem świętym. Wydaje mi się, że jest to dosyć męskie kino, konsekwentnie prowadzone, kryminalne kino z dużą ilością rozkminek. Halo, będzie afera. Skradziona jest srebrna rzeźba, wyjątkowo cenna. Sprawa jest naprawdę duża, rozumiesz? Weszli przez okno w bocznej kaplicy. Stali się do nawy głównej i stamtąd już przez ołtarz do relikwiarza. Zostawili wyraźne ślady. To jest dowód. Zdjąć wszystkie odciski palców osób, które były w katedrze przed moim przyjazdem. Pana włącznie. Nazwiska. Natychmiast. Chłopakom powiem, żeby szukali dalej. Dobrze wiemy ich na pewno. Co to taki tajemniczy? Ała! To jest zwykłe włamanie. Zwykłe.
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Katedra i otoczenie jest pod stałą obserwacją czwartego departamentu. Sprawdzają, kto przyjeżdża, kto wyjeżdża, kto chodzi na mszę. Wszystko. Teraz już nic nie jest tym, czym się może wydawać. W średniowieczu to, co niewidzialne, było ważniejsze od tego, co widzialne. Te symbole pokazują, jaki jest prawdziwy sens. Co możemy zrobić? Po co zwykle? Znaleźć sprawcę. Prawdziwego sprawcę. Pewien mały awanturek. Kogoś odsunął mnie, wstawiam i tyle. No, już jestem. Mordują go? Politycznie. Jak to politycznie? No, propagandowo. A skąd to wiesz? Kto wam to zlecił? To są dowody rzeczowe. Ale nie boją się. Ludzie wpadliby w furię, gdyby to wyszło. Pańskie śledztwo nie jest już tylko śledztwem. Od czego zaczynamy? Od kawy.